Póki co jestem tylko ja i Adam, więc mieszkamy w pokojach gościnnych u werbistów. Sobiecek nas miał pod ręką, albo my jego, zależy jak patrzeć. To jest nasz środek transportu, w którym jeździmy do Lindy. Dnia każdego. Ale zaraz zajrzymy do środka. To jest chyba jakaś kaplica. Nie wiem, nie byłam nigdy w środku, ale tak wygląda. Korytarze. Prawie jadalnia. Sobie pichcimy wieczorem kolację. Sobie jemy coś na ciepło. Tutaj właśnie jadalnia. Wejście na kuchnię. A nasze pokoje są po lewej. Tutaj są prysznice. Toaleta. Ja mam osobną damską. No, to jest pokój mój. A tutaj Adama. No, także jak na Afrykę to mamy luksusy. Ciepła woda jest. Pokój mamy swój własny. Swoje własne łóżko, prąd jest, wszystko jest. Z Polski przywieźliśmy sobie router. Więc mamy internet. Kupiliśmy sobie tutaj miejscową SIM card. Więc będziemy pisać i dawać znać na bieżąco. Mam nadzieję, że będzie na tyle szybki, że dam radę wrzucić ten filmik. No. Także tutaj jest łóżko z baldachimem, chroniący przed komarami. Umywalka. No. I trochę miejsca. Dwa biurka, bo to dwuosobowe. Ale mieszkamy w pojedynkę. No. That's all. A w tym tygodniu się przeprowadzamy już, jak przyjedzie cała reszta. Do City of Hope. Będziemy mieć tam swoje domki. Ponoć mam mieszkać z jakąś Niemką. Zobaczymy, czy jakaś Helga mi się nie trafi.